Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CAD/CAM.pl. W jednym z ostatnich filmów pokazałem Ci, w jaki sposób możemy sparametryzować model z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego, tak aby w arkuszu kalkulacyjnym określać wymiary części i aby model dostosowywał się do tych wymiarów. W tym filmie pokażę Ci dodatkowo, jak zmiana wymiarów będzie wpływała na rysunek techniczny. Jeżeli będziemy zmieniali wymiary w arkuszu kalkulacyjnym, to poza tym, że model będzie dostosowywał się do nowych wymiarów, zmiany będą widoczne również na rysunku technicznym. I przypominam, że FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, który możemy wykorzystywać zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Ok, teraz pozamykam tutaj wszystkie te zakładki. I tak, w tym przypadku rozpoczniemy od utworzenia arkusza kalkulacyjnego. Najpierw utworzymy arkusz kalkulacyjny, wypełnimy ten arkusz wartościami wymiarów, a następnie już będziemy te wymiary wstawiali podczas tworzenia modelu. I w tym celu tak, na początku utwórz nowy plik, następnie wybierz przestrzeń pracy spreadsheet i wstaw tutaj nowy arkusz, OK, i kliknij dwukrotnie, aby przejść do tego arkusza i wypełniamy ten arkusz danymi. Najpierw tutaj wpiszę nazwa i określę nazwy wymiarów, które będą mi potrzebne. Długość, szerokość, grubość. Średnica 1. I tutaj średnica 2 i odległość pomiędzy otworami. OK, nazwę to w ten sposób. Tutaj w tej kolumnie zapiszemy wymiary i tutaj wpiszmy domyślne wartości wymiarów, na przykład długość 100, szerokość 40, grubość 10, średnica pierwsza 10, druga 20 i odległość pomiędzy otworami, na przykład 50 mm. I teraz dodajmy aliasy do tych komórek. Tutaj alias długość, dla tej komórki szerokość, OK, tutaj grubość, OK, tutaj fi 1, fi 2 i odległość pomiędzy otworami. Nazwę to w ten sposób, OK. I OK, mamy już określone domyślne wymiary, mamy już dodane aliasy do odpowiednich komórek i przejdźmy teraz do przestrzeni pracy Part Design i tutaj utworzymy model. Wybierz utwórz szkic, płaszczyzna XY i tak, rozpocznę od utworzenia prostokąta. OK, prostokąt umieszczę symetrycznie względem początku układów współrzędnych. I dodam wymiary prostokąta. Najpierw dodamy wymiar długości. Zaznaczam linię, wybieram wymiar. I tutaj zamiast wpisywać wartość tego wymiaru, przejdę od razu do wstawienia wyrażenia. I wpisuję tutaj SP, strzałka w dół. I tutaj DL, strzałka w dół, aby wybrać wymiar długość. Enter, enter, enter. I mamy już zaczytany wymiar z arkusza kalkulacyjnego. Podobnie dodam wymiar dla tej krawędzi. OK. Teraz dodam dwa okręgi. Jeden w tym miejscu, drugi w tym miejscu, tak żeby środki tych okręgów leżały na osi X. I na początek dodam wymiar odległości pomiędzy tymi otworami. OK. Wstaw wyrażenie SP i tutaj ODL i wybieramy ten wymiar. OK. Teraz jeszcze ustawię te otwory symetrycznie względem osi Y. OK. Następnie zwymiaruję średnicę. Tutaj dodamy fi 1. OK. A dla tej średnicy parametr fi 2.
OK. Szkic mamy już gotowy, wychodzę ze szkicu i teraz wyciągnięcie i tutaj, tak jak w przypadku dodawania wymiarów do szkicu, dodamy parametr grubości. I OK, mamy już utworzony model. Wymiary tego modelu powiązane są z odpowiednimi komórkami arkusza kalkulacyjnego i w tym przypadku zrobiliśmy to trochę inaczej niż w poprzednim przykładzie, ponieważ wtedy najpierw utworzyliśmy model, a następnie arkusz kalkulacyjny i podczas edycji modelu przypisywaliśmy poszczególne parametry do poszczególnych wymiarów, a w tym przypadku zrobiliśmy to w taki sposób, że najpierw określiliśmy parametry, którymi chcemy sterować, a następnie już podczas tworzenia modelu korzystaliśmy z tych parametrów. I OK, teraz przejdę jeszcze do widoku dwóch okien i zmieniając parametry, model będzie się dostosowywał do wpisywanych wymiarów. W poprzednim filmie pokazałem Ci, że możemy tutaj dodać kolejne warianty wymiarowe, a następnie możemy kopiować wartości tych wariantów wymiarowych do tej kolumny, tak aby wartości odpowiedniego wariantu wymiarowego zostały zastosowane na modelu. W tym filmie już nie będę tego robił, tylko przejdę teraz do utworzenia rysunku technicznego na podstawie tego modelu. Wybierz tutaj przestrzeń pracy rysunku technicznego. Dodaj nowy rysunek i przejdę teraz na model. Wybiorę widok od góry, to będzie nasz podstawowy widok i ten widok dodamy do rysunku. OK. Teraz dodam wymiary do tego rysunku. OK. OK, rysunek jest zwymiarowany, włączę widoczność wszystkich okien i teraz zmieniając wartości wymiaru w arkuszu kalkulacyjnym nie tylko dostosowuje się model, ale również do nowej wartości wymiarowej dostosowuje się rysunek. Wprowadzę tutaj kolejne zmiany. OK. I jak widzisz, parametryzacja i korzystanie z arkusza kalkulacyjnego może znacznie przyspieszyć tworzenie części i rysunków części należących do rodziny części, czyli do części tego samego typu, różniących się wariantami wymiarowymi. Jeżeli tworzymy modele dla części o różnych wariantach wymiarowych, to warto zapoznać się z możliwościami, jakie ta parametryzacja daje, ponieważ możemy zaoszczędzić naprawdę dużo czasu. I tak jak wspominałem, FreeCAD jest w pełni darmowym systemem CAD 3D, który możemy wykorzystywać zarówno hobbystycznie, jak i komercyjnie. Żeby korzystać z FreeCAD, nie musisz podawać nawet maila, wystarczy, że pobierzesz plik instalacyjny, zainstalujesz FreeCAD i już możesz korzystać z tego systemu. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat modelowania 3D we FreeCAD lub na temat tworzenia rysunków 2D na podstawie modelu 3D, to zachęcam Cię do udziału w moich szkoleniach, do których linki znajdziesz w opisie do tego filmu.